i jesteśmy już po projekcie, czy już po, już kawałek po. Mamy 9 minut do hotelu. 3:30. Jest 3:30. Powiem wam, że no nie sądziłem, że to tyle wyjdzie tak długo. Ale jesteśmy mega zadowoleni. Mega zadowoleni, mega zmęczeni. Ale naprawdę udało się nagrać fajny odcinek. No rzeczywiście, kurde, czasem jak jest bardzo duży obiekt, to dwie osoby dodatkowo z całkiem innym podejściem, z całkiem innym pomysłem są jak najbardziej wskazane, ponieważ to nam dużo pokazało. To daje takiej świeżości, ekscytacji, chęci poznawania, odkrywania. No bo widzisz, że ta druga ekipa też ma tą pasję, chęć. Tak, powiem wam, że na początku też mieliśmy taką presję, a przynajmniej ja miałem, bo umówiliśmy się po prostu, że my rozkładamy kamerę, a oni potem zaczynają swój projekt i była niesamowita presja taka, żeby to szybko zrobić, żeby oni nie musieli na nas zbyt długo czekać. Udało się. Udało się. Chwilę po tym, jak Radek skończył nagrywać, zepsuł nam się samochód. Stoimy w szczerym polu, zaraz po projekcie. Nie mamy pojęcia, z czego to wynika, ale mamy pewne teorie. Warrenowie też mieli swoje przypadki, które opisywali niejednokrotnie. Że czy to jeździli gdzieś na jakieś egzorcyzmy, czy wracali. Działy się dziwne rzeczy, a to nie pierwszy raz, jak nam się coś dzieje po projekcie. Czy to przypadek? Ciężko powiedzieć, ale na razie czekamy, środek nocy. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Czekamy na pomoc. Drugi projekt, zbliżamy się do granicy czeskiej. Mieliśmy trochę jak zwykle przygód. Drugi dzień, drugi projekt. Nie obyło się bez komplikacji delikatnych, o których już opowiemy gdzieś jak staniemy na przerwę albo już w hotelu. Tak jak Radek powiedział, za niedługo Czechy. No i co, jedziemy dalej. Ciepło, dosyć fiera. No tyle dobrego, że jest właśnie ciepło. Wczoraj bardzo fajny projekt. Dzisiaj też mamy nadzieję, że wszystko się uda. Tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No, że budynek będzie otwarty, że nikt tam nie będzie gościł. No i nic. Zaraz widzimy się na granicy. Siemanko, 4 minuty 3 już do hotelu. Jesteśmy w Litomeryce. Tak, jedziemy sobie po Czechach. No i pokażemy wam za chwilę, jak to fajnie wygląda. Bardzo przyjemne miasteczko. Thank you.
No i co? Nocne Polaków wędrówki po Czechach w poszukiwaniu żarcia. Jeszcze poszukujemy żarcia, bo jesteśmy głodni. Tak. A potrzeba cash. A my tylko kurde, plastikowe pieniądze mamy. Niestety, no takie czasy. Tak. Czeskie jadłodajnie w czwartki są zamknięte, a nam bardzo długo zeszło na przeglądaniu. Tak naprawdę przeglądaniu. No, musieliśmy wszystko sprawdzić, żeby te błędy, a jednak bo jakieś się okazały, że były błędy, które były na wcześniejszym materiale, nie pojawiły się tym razem na tym. No i zgrać materiał cały. Tak, zeszło strasznie długo. No i też wiadomo, musieliśmy do mechanika jechać. Od mechanika trochę nam odbiło ze 20 minut, potem zeszło, potem hotel, potem chodzenie, jakieś pierdoły. No i tak to schodzi. Szybka szamka i lecimy na projekt. Tak, od razu, nawet bez ujęć dziennych dzisiaj. Już to sobie zrobimy. No, musimy niestety jutro dokończyć, bo no, nie starczyło doby. Tak, mamy prompter, więc poleci. Ogarniemy. Szybko. Trzymajcie kciuki, żebyśmy znaleźli żarcie. Ale najważniejsze, że nasz tutaj nawigator jest z przodu, więc damy radę. Patrzcie, jak nawiguje to czerwone światło. Może tam nie wchodzimy dzisiaj, ale no, Herman zabrał. No i dobra, witamy, idziemy. Co najlepiej zjeść w Czechach przed 23? Kebsa. W każdym państwie trzeba spróbować różnych smaków. I kebs był inny. Jakiś taki wyrazisty, lekki. Więc no, udało się. Zobaczymy. Nagrywasz mnie? Nie. Udało się znaleźć jedzenie, eureka. Można jechać na projekt. Tak. Zjedliśmy, jesteśmy zadowoleni, bo Polak, taki pewnie jak i Czech, kiedy jest głodny, jest zły. I mu nie wychodzi. Więc zjedliśmy i idziemy po nasze, jakże to lekkie są walizki. Ładujemy do Henryka. No i co? No i patrzymy, czy się uda. Wyjechaliśmy z wymarłego miasta do wymarłego lasu. Tak naprawdę za 800 metrów będziemy na miejscu, więc dojedziecie razem z nami. Pierwszy projekt, który jest mega blisko od naszego hotelu. Tak. Rzadko się takie zdarzają, ale tym razem się taki trafił. Zobaczymy, czy będzie w ogóle można wejść do środka w jakiś sposób. Na razie zapowiada się fajnie, ponieważ no jak widzicie, nie ma tu żadnych zabudowań, czyli tak naprawdę możemy sobie pozwolić na dużo więcej, tak, i na zrobienie fajnego, pełnometrażowego projektu. Nie wiem, dlaczego ostrości nie chcę złapać niestety. O, już poprawiłem. No jedziemy, mamy jeszcze 350 metrów. Jedziecie razem za z nami. 300 metrów. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Okej, 300 metrów.
tutaj holowcec nam powiedział, albo jakiś zwykły gościu. No i dobra, nadal jest fajnie, tylko wiecie, no fajne miejsce, fajna miejscówka, bo nikt, myślałem, że ktoś za nami... Miejsce docelowe jest po lewej stronie. O kurde, i patrzcie, miejsce docelowe jest po lewej stronie i jest miejsce, ja mu gasa, on zgasł. Jest nasz obiekt. Widzę, że jest ogrodzony. Weź długie włącz na chwilę. No i zaraz sprawdzimy to ogrodzenie.